Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie. Oczywiście problemy od początku, wypadki, no i oczywiście awaria auta. Ciekawy odcinka, zapraszam serdecznie. Aby ten odcinek nie był clickbaitowy, to już wam pokazuję, o co chodzi. Włączyłem oczywiście zapłon, tylko czekajcie, wyłączę jeszcze to. O, ostrzeżenie, o. Zabrudzony czujnik odległości, bo mamy, moi drodzy, śnieg. No, zaraz tam do filmiki, ale o co chodzi. Nawiew wyłączam na full. Jest cisza. Nie działa, będziemy sprawdzać, może bezpiecznik padł, zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Tylko teraz tak, który to jest? 9, 15A. Czekajcie, potrzebuję latarkę. Dobra, mam. Spróbuję sobie to jakoś poświecić, żebyście też widzieli. 9, 15A. Cały. Czyli to nie to. O Jezu, byłaś. No, czekajcie. A. Hop. Oczywiście to też odkładamy. Wsadzamy dafoski. To będzie o, w ten sposób. O, dobra. Także moi drodzy, to nie będzie to. No i teraz tak naprawdę pytanie, co jest przyczyną awarii? Nic, będę sprawdzał w necie, jak coś znajdę, no to wam po prostu jutro powiem, jak będę ruszał. Teraz biorę kompa, jeszcze muszę nagrać jeden filmik dla was, także widzimy się po prostu rano na obchodzie. Aha, i teraz wam pokażę, co się jeszcze dzisiaj działo. Także 3, 2, 1 i zapraszam. No proszę bardzo, jak pada śnieg na Słowenii? No o Jezu, jak teraz widać ładnie. A w Polsce 10 stopni, no kurde, kto by pomyślał, no. Lewy pas biały. Środkowy jeszcze czarny, ale za chwilę tankowanko. Zobaczymy, jak DAF będzie wyglądał. No siemanko moi drodzy, wstałem właśnie, już jadę. No i tak czytałem trochę w necie, co to może być przyczyną w ogóle tego, że nawiew mi nie działa. No i jeżeli działałby na czwartym biegu, to jakiś tam opornik, czy coś tam by było zepsute. Ale że nie działa na żadnym biegu, to najprawdopodobniej skręciły się szczotki na wentylatorze. Albo po prostu się spalił, nie? No, także tak to wygląda. Rozebrać to można, ale to jest tak naprawdę rozbierania pół deski rozdzielczej. No i najlepiej byłoby mieć to oczywiście nowy wentylator albo szczotki, nie? Także no ja tego tutaj nie zrobię, więc chłopakom muszę przekazać, co jest do roboty. No i co? No jakoś przejeżdżę ten tydzień, nie? Damy radę, wybacz, to jeszcze jest, to nie zmarzniemy. No i podczas jazdy też jest ten samoczynny deby nawet z zewnątrz, nie? Także jak się silnik rozgrzeje, no to dajemy radę. Także źle nie jest, tragedii nie ma. Siema, zatrzymałem się na pauzę. No i gadałem z szefem. Szefu mi mówi, że, już wam mówię, tam powinien być jeszcze jeden bezpiecznik, który, bo tu są ogólnie jakieś 3 bezpieczniki. I zaraz będziemy sprawdzać, czy to te, któryś z nich. Mówi szefu tak, że 14 i 15, 9 to zasilanie, także mówię, ja też mogę mieć tutaj inną naklejkę. 14 i 15. Gdzie to mamy? 14 i 15, tutaj. Widzicie, ja tutaj nic nie mam. Ale szef mówi, że może to być, to sprawdzamy. 14 i
i 15 mamy, 14 mamy tutaj, jest cały, tego wsadzamy od nowa i 15, ale tu gorąco, możesz chodzić tam. I ten jest cały. Czekajcie. Kurde, ten idzie wszystko. Dobra. Co tam jeszcze szef opisał? I pozycja 25 też jest wentylator. Bo tu mamy inny trochę. O, widzicie? Nie wiem, czy to widać w miarę dobrze. O. Pozycja 25. O, tutaj. 25. Gdzie jest 25? 24. Fa. No, trochę. Nic, poszperam, jak coś to wam za chwilę tam znać, czy się udało, ale to chyba nie będzie. Chyba nie będzie to. No więc tak, jeżeli chodzi o tą awarię tego nabiewu, to powiem wam szczerze, że nie wiadomo, co jest tak naprawdę przyczyną. Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki sprawdzone. No i szukamy jeszcze przyczyny dalej, szukamy na forach, szukamy w internecie z szefem. No zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Jak będę wiedział, to dam znać. Na razie nie działa, znaczy nie działa. Działa w ten sposób, że jak po prostu jadę, no to sam pęd powietrza, który wpada do auta, no to popycha, że tak powiem, wiatraczek. Chyba tak to działa. I wtedy taką temperaturę, jaką sobie ustawię, tam ciepłą lub zimną, no to wtedy taką temperaturą mi grzeje, ale jak stoję w korku, no to wtedy muszę się ratować oczywiście webastem, no ale do przeżycia we Włoszech mamy 8 stopni, dosyć ciepło, także przeżyjemy. No, także dzisiaj jeszcze muszę dla was nagrać film. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, przepraszam, ale mam trochę chrypę, nie wiem dlaczego. Ja to wiecznie z tym gardem albo kaszlę, albo mam chrypę. Także no, niestety. Także no, jadę dalej, myślę, że dojadę dzisiaj do okolic Termoli, może przed Termoli stanę. Na Marocie myślałem, że będę stał, ale nie ma to sensu, bo do Maroty mam niecałą godzinkę, a jazdę mam jeszcze dzisiaj dokładnie 3 godziny 11 minut, to jest na dychę. Także i to jest druga dycha moja, także wolę sobie tą dychę zostawić. Jutro startuję pewnie tylko o 5, 6. No i tyle. Zobaczymy jeszcze, co będzie na załadunek. Także widzimy się pewnie. Pewnie widzimy się rano. Dobra, spróbuję wam pokazać, gdzie będę stał mniej więcej. Prosto mamy 3-2 metra, my tu w prawo musimy jechać. No, trochę ciasnawo, ale damy radę. No, musisz mnie gościu puścić jakoś. No, przesuń się, ziomuś. Dobra, elegancko. Tam nie haczę nikogo. Na czepa przechodzi. Tutaj się bez problemu łamie, dobra. No tu na strefę musimy wjechać, tam jest taki duży parking z tego, co widziałem z autostrady. Czy z tego, czy to była taka ekspresówka.
no mniejsza, w każdym razie jedziemy tędy i tam za chwilę będzie taki trójkąt wielki oświetlony, także sobie zapiszę oczywiście koordy, jak coś, to będą tutaj aktualnie na ten parking, ale za chwilę sobie możecie zobaczyć. Jeszcze brudna ta kamera, kurde, masakra. No i ciepło, 11 stopni. Myślałem, że będzie chłodniej. Widzicie palmy. Fajnie, naprawdę fajnie. O, tutaj jak ładnie. Jutro będę jechał. Tylko rano będzie ciemno, bym stanął i tutaj zrobione zdjęcie Dafikowi. No ale... A tutaj widzicie ten parking? Duży trójkąt. Stoją ciężarówki oświetlone. Fajnie, tylko jak tutaj wjechać? A tutaj, dobra. O. Potężny parking, także naprawdę widzę, że chłopaki stoją z różnych tych. Tu jakie palmy. Proszę bardzo, jaka firma. Dobra, my tu w prawo. Tutaj chłopak z Bułgarii, tam chłopak ze Słowenii. Tam jak to Volvo stoi, to tam sobie stanę po prostu wzdłuż do krzaków i... No i tak będziemy stać do rana. Niby są znaki, że odholują, ale... Można stać na pewno. Tutaj kto? Rumun. O, patrzcie jak czysto. Alla voli. O, bo tutaj, tutaj się ustawię, jeszcze lepiej będzie. Za Verona Express. O, i tu będziemy stać całą noc. Za Rumunem. Znaczy za panem z Rumunii, o, tak. Bo... Dobra. Chyba egzotyczny Włoch podjechał, tak a propos. Także zamykamy szybkę. O, patrzcie. Poszedł jak zły. Dobra, także to by było na tyle, moi drodzy. Najprawdopodobniej, a zaraz wam w ogóle powiem do kamery. No a więc tak, moi drodzy, ja już na pauzie zaparkowałem, jak widzieliście. I tak, na ten odcinek najprawdopodobniej będzie tyle, biorę się za montaż, bo dzisiaj jest środa, jest godzina dokładnie 18, o tej godzinie powinniście w ogóle oglądać film, ale tego filmu nie ma, bo mam obsuwę, nie mam internetu we Włoszech, po prostu musiałem, jakby to powiedzieć, zastrzec kartę, bo zgubiłem kartę w domu, znaczy zgubiłem, schowałem w bardzo bezpiecznym miejscu, nie, i teraz jej nie mogę znaleźć, także po prostu musiałem ją zamknąć, aktywować, płacić telefonem mogę, ale żeby wykupić sobie czy YouTube'a Premium, czy jakieś inne rzeczy, które mam subskrybowane, to po prostu nie mogę i muszę po prostu, nawet konto sobie doładować to włoskie, muszę podać numer karty, ten z tyłu kod i tak dalej, a tego jeszcze nie mam, bo karta przyjdzie do mnie za 8 dni. Także teraz próbuję coś ogarnąć, doładuję konto, montuję ten film, żebyście mieli, myślę, że na 20, jeżeli go oglądacie, to się udało go po prostu wrzucić. W sobotę może się uda nagrać ten filmik właśnie o Polsce, wszystko co musisz wiedzieć o Polsce, jak jeździć i tak dalej, dla też kierowców początkujących, którzy nie zaczynali. No i co, jeżeli film ci oczywiście spodobał, no to standardowo subik, łapka w górę, jak chcesz oczywiście, jest to dla mnie motywujące, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do soboty,
No i co? Szerokości. Na razie, cześć.